Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałbym podziękować przede wszystkim też organizatorom, że zaprosiliście Państwo przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do tej ważnej sesji, ponieważ tylko razem jesteśmy w stanie tworzyć standardy leczenia o najwyższej jakości, ale także standardy edukacji młodych lekarzy, którzy chcą się specjalizować w dziedzinie psychiatrii. Proszę Państwa, pani profesor Dudek już mówiła, że od wieków miarą rozwoju cywilizacyjnego był stosunek do tych najbardziej biednych, którzy nie byli w stanie sobie sami zawalczyć o siebie. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że dopiero ostatnie 100 lat, 150 lat, dzięki burzliwym rozwoju nauk humanistycznych, psychologicznych i tych wszystkich czyli neuropsychologicznych, psychiatrycznych, byliśmy w stanie zrozumieć podłoże i naturę zaburzeń psychicznych, a przynajmniej zbliżyć się do rozumienia tych zaburzeń. Proszę Państwa, termin psychiatria został zaproponowany w 1808 roku przez Johanna Ryla. On pochodzi z greckiego psyche, a więc dusza, umysł, tchnienie życia oraz iatros, czyli lekarz, uzdrowiciel, czyli oznacza dział medycyny, który koncentruje swoją uwagę na psychice, której celem jest zapobieganie, leczenie zaburzeń psychicznych. Proszę Państwa, aktualny model leczenia zaburzeń psychicznych jest integracyjny, psychobiospołeczny. To znaczy, że wszelkie metody leczenia pacjenta, które służą jego dobru, są wzajemnie uzupełniające, a nie wykluczające. I to jest bardzo ważny punkt pierwszy tego naszego dzisiejszego przesłania. Zresztą taki model również proponuje profesor Silvana Galderisi, prezydent Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej artykuł pod tytułem właśnie Nowa propozycja z definicji zdrowia psychicznego ukaże się w Psychiatrii Polskiej w najnowszym numerze. Proszę Państwa, hasło co dała nam psychiatria dzięki psychiatrii jako nauce, czego się dowiedzieliśmy. I tu taki spis treści tego, co z panią profesor będziemy dzisiaj, o czym będziemy dzisiaj mówić. A więc, że możemy zapobiegać samobójstwom. To dzisiaj już był ten wydźwięk, doktor Iwona Koszewska o tym mówiła. Możemy zapobiegać deterioracji funkcjonowania osoby z chorobą psychiczną, a więc choroba nie jest już wyrokiem. I te trzy następne punkty, które mają oś wspólną, a więc, że słowo leczy i zmienia mózg, że nie możemy rozdzielać ciała od umysłu, to, że stres wpływa toksycznie na mózg, ale i też na całe ciało, no i to, co Państwo od wielu lat już powtarzacie, że tak naprawdę ten trialog i przymierze pomiędzy pacjentą, rodziną a psychiatrą jest niezbędne do tego, aby postawić diagnozę i leczyć naszych pacjentów. Punkt siódmy wynika z pewnej pokory, że wiele jeszcze nie wiemy i wiele zostało do zrobienia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten punkt pierwszy, czy możemy zapobiegać samobójstwom? Oczywiście, tak, samobójstwo nie jest chorobą i nie musi być przejawem choroby, chociaż 80% osób, które popełniły lub próbowały popełnić samobójstwo, te zaburzenia były, tam były obecne. Są ludzie, których podejmują decyzję o końcu życia, są osoby, które somatycznie chorują, ale zwróćcie Państwo uwagę, w dalszym ciągu wiemy, że największy odsetek tych 6 tysięcy osób popełniających samobójstwo to są pacjenci z zaburzeniami afektywnymi. Na drugim miejscu są osoby, które nadużywają, czy są, mają zaburzenia używania substancji psychoaktywnych. Na kolejnym miejscu to osoby z schizofrenią i zaburzeniami osobowości. Mamy możliwość w wielu krajach europejskich wprowadzono programy, narodowe programy ochrony właśnie przed samobójstwami. Niektóre nawet przedsiębiorstwa w ramach troski o swoich pacjentów właśnie takie programy realizują, ponieważ jest pewna podatność nabyta, bądź środowiskowa, bądź genetyczna i identyfikacja tych osób wysokiego ryzyka jest kluczowa. Aż trudno uwierzyć, że
w latach 50. ubiegłego stulecia obowiązywał taki model, żeby z pacjentem nie mówić o samobójstwie, bo można go zaindukować do tego, żeby to samobójstwo popełnił. Więc my teraz wiemy, że właśnie ta rozmowa, interwencja kryzysowa, możliwość zadzwonienia w pewne miejsce rzeczywiście w sposób radykalny skutkuje poprawą wiele procesów samobójczych, ustępuje w miarę radzenia sobie z tym stresem i mamy też czynne leczenie, które tutaj to w tym działa. Proszę Państwa, kolejny punkt, czyli można zapobiegać deterioracji funkcjonowania osoby z chorobą psychiczną. Część lekarzy zadowala się stabilizacją, część dąży do uzyskania pełnej remisji, a część, i tutaj wymienione zostało już, że bardzo ważne jest tak zwane recovery, czyli wyleczenie, wyleczenie z choroby, powrót do codziennych obowiązków, pracy, zadowolenia z życia i z siebie i z cieszenia się rodziną. Zobaczcie Państwo, jak się zmieniały cele z leczenia schizofrenii. Przed 60. rokiem, przed erą psychofarmakologii w ogóle było to tylko redukcja agresji, poprawa samodzielności. To się bardziej kojarzy z takim lotem nad kukułczym gniazdem. Dalsze lata, dekada lat 70., czyli bycie poza szpitalem, czyli deinstytucjonalizacja. Lata 80. to próba redukcji nawrotów, a także walka z objawami wytwórczymi, tymi pozytywnymi. Kolejne lata, dekada mózgu, lata 90. to walka o zmniejszenie objawów negatywnych schizofrenii, zwiększenie ilości stabilnych okresów. A po XXI wiek to już właśnie walka o tą remisję funkcjonalną. Proszę Państwa, to co wiemy i ostatnie 20 lat dostarczyło na ten temat najwięcej neurobiologicznie danych, to, że mamy ten okres krytyczny w momencie, kiedy wybucha pierwsza psychoza, więc im szybciej taki pacjent będzie leczony, im szybciej wdroży się oddziaływania i psychospołeczne, i leczenie farmakologiczne, tym większa jest szansa na korzystny przebieg tej psychozy, czyli ten pierwszy niebieski górny fragment. I druga też sprawa, przyłożenie właśnie tego, co koledzy lekarze w medycynie somatycznej stosują od dawna, więc takiego modelu stagingu, czyli przewlekłego monitorowania, na onkologii właśnie tego typu określenia są w rozwoju nowotworu. I tak samo tutaj, etap pierwszy to jest faza prodromalna. Pacjent jeszcze nie jest tak naprawdę pacjentem, tylko jest, należy do grupy wysokiego ryzyka, ultra high risk. I rzeczywiście problem identyfikacji tych osób, które są narażone na psychozę, jest bardzo istotny. W niektórych, co najmniej 12 krajach europejskich są ośrodki, które właśnie rozpoznają i pomagają takim osobom, ponieważ okazało się, że to bycie właśnie w tej grupie wcale nie determinuje, że pojawi się psychoza. 30% tych pacjentów w ciągu 3 lat, u tych pacjentów pojawi się psychoza, a proste zabiegi terapii behawioralno-poznawczej mogą o połowę zredukować właśnie przejście w to, co nazywamy tym etapem drugi, czyli pierwszym epizodem choroby. No i potem te właściwe leczenie zapobiega w przechodzeniu coraz bardziej niekorzystnym i trudniejszym do leczenia etapie choroby. To jest też ten przekaz, który chcemy, żeby właśnie tutaj bardzo głośno wybrzmiał i był znany. Proszę Państwa, dzięki psychiatrii dowiedzieliśmy się bardzo, bardzo wiele. Przed chwilą w wystąpieniach pana Biernata, pani Bisikiewicz, słyszeliśmy, jak ważny jest dialog, jak ważny jest drugi człowiek, rozmowa z drugim człowiekiem. Ale dzięki psychiatrii dowiedzieliśmy się, że słowo leczy, bo też może zmieniać mózg. To już zauważał sam Freud, który pisał w swoim projekcie naukowej psychologii, że to, czego doświadczamy jako świadome i nieświadome przetwarzanie informacji, ma odzwierciedlenie w architekturze neuronalnej mózgu i układu nerwowego. Kuracja mówieniem może przekształcić połączenia nerwowe i zmienić charakter doświadczeń psychicznych. To były poglądy radykalne, odrzucone. Upłynęło wiele lat. W 2000 roku Nagrodę Nobla otrzymał Erik Kandel za swoje badania na temat zmiany, zwiększania ilości synaps pod wpływem procesu uczenia się. I Kandel pisał tak: wszystkie czynności umysłu stanowią odzwierciedlenie czynności mózgu. Czynniki genetyczne mają znaczenie w determinacji czynności umysłu i zaburzeniach psychicznych.
czynniki zewnętrzne poprzez wpływ na procesy uczenia się mogą modyfikować ekspresję genów. Zmiany w ekspresji genów pod wpływem uczenia się powodują modyfikację połączeń synaptycznych, a psychoterapia powoduje zmiany przez wpływ na procesy uczenia się. I rzeczywiście tak jest. Stwierdzono liczne zmiany metabolizmu, przepływu krwi w różnych regionach mózgu pod wpływem psychoterapii skutecznie prowadzonej w różnych zaburzeniach psychicznych. A zatem ta relacja z drugim człowiekiem, relacja z terapeutą, dialog z drugim człowiekiem, to nie jest tylko jakaś sobie tam rozmowa. To jest rzeczywiście proces leczenia, który dotyka naszego mózgu. Profesor Nancy Andreasen, pani była redaktor naczelna American Journal of Psychiatry, słynna badaczka schizofrenii, psychiatra o orientacji biologicznej, napisała tak: psychoterapia, niekiedy poniżana jako pustosłowie, jest na swój sposób tak samo biologiczna jak stosowanie leków. Z tym wiąże się kolejne odkrycie psychiatrii. Dowiedzieliśmy się, że nie można oddzielać duszy od ciała, umysłu od mózgu. Profesor Jan Pilc, pierwszy kierownik Katedry Psychiatrii i Neurologii utworzonej w 1905 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, podczas inauguracyjnego wykładu powiedział: dusza, objawy psychiczne, czynność mózgu i czynność nerwowa są to synonimy. Nie ma objawów psychicznych bez czynności nerwowej. To samo widzimy w dziedzinie patologii. No i okazuje się, że to, co czyni nas niepowtarzalnymi jednostkami, to, co jest tak bardzo ludzkie, uczucia, empatia, moralność, mają swoje neurobiologiczne podłoże. To uczy pokory. To uczy pokory wobec oceny zachowań drugiego człowieka. No bo przecież okazuje się, że wiele zachowań, które oceniamy jako złe, występują u ludzi, u których pojawiają się pewne zmiany w centralnym systemie nerwowym, zwłaszcza w korze przedczołowej, w zakręcie obręczy, w okolicach skroniowych, jądrach migdałowatych, w obszarach, które są odpowiedzialne za sumienie, za ocenę moralną, za przekształcanie bodźców. I okazuje się, że pewne dysfunkcje mogą mieć genezę rozwojową, mogą wynikać z deficytów wczesnodziecięcych. Rzecznik Praw Dziecka powiedział, że to, jakie jest dzieciństwo, później kształtuje człowieka, i to jest święta prawda. Były bardzo ciekawe badania nad stosowaniem ciężkich kar cielesnych w dzieciństwie. Okazało się, że takie osoby później w dorosłości są skłonne do agresji, skłonne do uzależnień. To wiemy, ale co było fascynujące, okazało się, że u tych osób występuje redukcja objętości istoty szarej w tych obszarach, które właśnie są odpowiedzialne za sumienie, za ocenę moralną. A zatem dzięki psychiatrii nauczyliśmy się też dużej pokory wobec oceny zachowań człowieka. Dzięki psychiatrii dowiedzieliśmy się, że stres wpływa na mózg, zwłaszcza stres przewlekły. Stres przewlekły będzie miał działanie neurotoksyczne. Stres przewlekły, zwłaszcza taki, którego doświadczają dzieci, będzie miał wpływ na rozwój tych dzieci w dalszym życiu. Wiemy to z licznych badań na zwierzętach, ale też wiemy, że to w relacji bezpiecznego przywiązania z opiekunem, znaczy głównie z matką, dochodzi do dojrzewania układu limbicznego, który później będzie przetwarzał bodźce społeczne, emocjonalne, czy układu autonomicznego, który odpowiada za różne somatyczne aspekty emocji. W związku z tym to, czego dziecko doświadcza, zwłaszcza w ciągu tych pierwszych 2 lat życia, ma bezpośredni wpływ na dojrzewanie jego mózgu. I w końcu dowiedzieliśmy się od psychiatrii, jak ważne jest kompleksowe spojrzenie na pacjenta, jak ważne jest kompleksowe podejście do leczenia z zaangażowaniem nie tylko systemu opieki zdrowotnej ze strony lekarzy, ale też jak bardzo do leczenia potrzebna jest współpraca pomiędzy pacjentem, rodziną i lekarzem. Jak
konieczne jest mówienie o wypracowaniu realnej współpracy z naciskiem na współ, kiedy pacjent staje się partnerem w leczeniu. I głównym powodem niepowodzeń leczenia w ocenie psychiatrów, ale też myślę, że w ocenie wielu pacjentów jest to, że pacjenci, że nie ma tej dobrej współpracy. Jest niestosowanie się do zaleceń, ale niestosowanie się do zaleceń bardzo często wynika z braku odpowiedniego podejścia i odpowiedniego dialogu z pacjentem i z rodziną pacjenta. Rodzinę, która też cierpi, którą trzeba odbarczyć z poczucia winy, którą trzeba uświadomić co do natury objawów, którą trzeba nauczyć, jak swoją miłość do pacjenta przekuć na terapeutyczne podejście do tego pacjenta. Tutaj trzeba pamiętać, bardzo się cieszę, że w czasie tej sesji usłyszymy też głos pań pielęgniarek, bo w budowaniu przymierza terapeutycznego niezwykle ważną rolę na oddziale odgrywają właśnie pielęgniarki. I proszę Państwa, jak wiele mamy do zrobienia i myślę, że dlatego ważne są te wszystkie kampanie społeczne uświadamiające naszemu społeczeństwu, że tak naprawdę każdego z nas może spotkać problem i spotka problem ze zdrowiem psychicznym. Proszę Państwa, boimy się tych luk terapeutycznych. Państwo tu w Warszawie macie metro i tak mi się zawsze obawiam, że przy wchodzeniu gdzieś ta noga się omsknie w tą dziurę i te luki terapeutyczne w psychiatrii są we wszystkich dziedzinach. Zobaczcie Państwo, największe są w dziedzinach radzenia sobie z terapią osób uzależnionych od różnych substancji psychoorganicznych, a także i behawioralnych, czyli około 92% pacjentów nie dostaje tej właściwej pomocy. Pozostałe to też do 50% w takich zaburzeniach jak lękowe czy choroby afektywne. Druga sprawa, która też tutaj już była poruszana w sesji poprzedniej, to fakt, że w ogóle wydłuża się czas życia ludzkiego i mężczyzn i kobiet, ale nie dotyczy to naszych pacjentów psychiatrycznych. Mężczyźni z chorobami psychiatrycznymi umierają 20 lat wcześniej, a kobiety 15. I to wcale nie dlatego, że popełniają samobójstwa, tylko konsekwencji nieleczonych różnych albo nierozpoznanych zaburzeń somatycznych. I to też należy głęboko o tym wspominać i decydentom mówić. Pacjent, trafiając do szpitala psychiatrycznego, musi być diagnozowany, czy tak jest rzeczywiście, czy te nakłady pozwalają na pełną diagnostykę. Wierzę, że tak jest i być powinno. Czyli mamy pewną piramidę od promocji poprzez prewencję, opiekę podstawową, która powinna zapewnić właśnie też i dbanie o te zdrowie psychiczne, a na szczycie gdzieś są służby psychiatryczne. Proszę Państwa, nie tak dawno, bo rok temu Joseph Haro zrobił taką badanie Roadmap for Psychiatry, czyli taką mapę drogową. 600 osób, głównych opinion liderów, czyli zarówno i klinicystów, jak i badaczy, zrobiło priorytety, nakreśliło priorytety dla psychiatrii przez następne kilka lat. One obowiązują w takim programie Horyzont 2020, gdzie apeluje się o granty naukowe. I zobaczcie Państwo te 6 punktów, a więc prewencja i promocja zdrowia psychicznego oraz interwencje u dzieci i młodzieży, badania nad przyczynami powstawania zaburzeń psychicznych w cyklu życia. Podkreślano konieczność wspólnych baz danych i sieci badawczych w Europie, aby zjednoczyć te środki, które są, no i zrobić badania multidyscyplinarne w różnych krajach o różnej kulturze. Jeśli mamy interwencje, które są skuteczne, no to właśnie należy je wdrażać, czyli wprowadzanie w danych krajach pewnych standardów postępowania, które przynoszą większą szansę właśnie właściwych działań i leczenia. Redukcja stygmatyzacji, ale także i punkt 6, badania nad systemem jakości zdrowia, czyli jeżeli zmieniamy system, to jesteśmy w stanie udowodnić, że ten system jest efektywniejszy i to jest też twardy dowód, marker dla decydentów, że te pieniądze, które puszczą w strumieniu na reformę, nie były pieniądzami wyrzuconymi. Czyli to wszystko, proszę Państwa, działa jak taki sprawny zegarek.
tak jak mówimy o centrach zdrowia, środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, ambulatoriach, oddziałach dziennych, to wszystko są jak sprężyny i tryby w zegarku. Jeśli coś będzie działało nie tak, no to ten zegarek będzie działał z opóźnieniem. A to przyrzecze przywiozłem z forum właśnie, które miało miejsce w czasie zjazdu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przedstawione zostały zdrowie psychiczne jako właściwie cała galaktyka. Zwróćcie Państwo uwagę, w środku jest to zdrowie psychiczne, ale tam uwzględniani są również pracownicy ochrony zdrowia, medyczni specjaliści zdrowia, pracownicy nauki, europejscy eksperci, firmy farmaceutyczne i wokół tego właśnie gdzieś to się wszystko kręci. Dziś mamy 8 maja, więc Dzień Zwycięstwa. Ja głęboko wierzę, że właśnie będzie to Dniem Zwycięstwa także i psychiatrii polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.